90 lat, żeby przeżyć, chodzić i jeszcze móc gadać i patrzeć, to jest aż nie do wiary. Nie wiem, skąd te siły, chyba siła wyższa mi daje tą moją siłę. Tak myślę, nie wiem, może się mylę, no ale myślę, że tak jest. Urodziłam się w Czarnkowie 1 maja 1928 roku. W rodzinie wielodzietnej takiej. Piątka nas była w domu. Moi rodzice byli bardzo dobrzy, naprawdę, bardzo troskliwi, bardzo opiekuńczy. Tatuś był takim działaczem w Polskim Stronnictwie Ludowym. Działał na terenie powiatu czarnkowskiego, a my mieszkaliśmy w Czarnkowie. 20 lat rodzice mieszkali w Czarnkowie, w sąsiedztwie państwa Słodowych, czyli Adama Słodowego rodziców. To było 12 grudnia 1939 roku. Niemcy wywieźli nas aż za Warszawą, było 70 km za Warszawę. Ale jeszcze zatrzymaliśmy się najpierw, nazywała się ta wieś Jasiorówka, to było koło Łochowa. Łochów była stacja kolejowa. Tak, i mieszkaliśmy tą jedną zimę, tą pierwszą zimę wojenną, mieszkaliśmy razem z Adama Słodowego rodzicami i jego siostrą. Inka było jej imię. No i państwo Woltmanowie, ale to starsze małżeństwo, no dzisiaj jestem starsza od nich, ale oni wtedy też mogli mieć około 70, a ja mam 90. Tatuś urodził się w Stajkowie, to jest taka wieś należąca do gminy Lubasz, w powiecie czarnkowskim, tak. Ale rodzice, to myśmy całe życie mieszkali w Czarnkowie, to była dzierżawa, probostwo, właściwie dwa takie duże gospodarstwa były, ponad 200 mur chyba tam było. Także no, ta służba była, bo tych trzech parobków było i dwie służące mama miała jeszcze też, nie? Tak, no, myśmy chodzili do szkoły w Czarnkowie. Do ochronki najpierw, dziś nawet mam zdjęcie tutaj, takie duże, tak, Janka, moja siostra, Krysia chodziła do gimnazjum, z Iną Słodowych razem, z Adama Słodowego siostrą razem chodzili do gimnazjum w Czarnkowie. Krysia, no, Janka, Stefa to ja, no potem był Włodzimierz, brat, nauczycielem też był i Barbara, i też nauczycielką została. Basia, Włodziu i ja byliśmy nauczycielami, tak. Na Płatkownicy to też byli wysiedleni dwóch nauczycieli, ale ja już nie, bo ja już do czwartej klasy w ogóle nie chodziłam. Także do piątej, bardzo dobrzy nauczycieli, a też wysiedleni. Jeden był taki nie bardzo, który prześladował dzieci. Naprawdę jak się spóźniły, to im kazał klęczeć. To panu pewnie wtedy mówiłam, że kazał im klęczeć i ręce do góry jeszcze kazał trzymać. To, i chyba ja wtedy podjęłam taką decyzję, że zostanę też nauczycielem. W zeszłym roku miałam spotkanie w liceum pedagogicznym, dawnym liceum pedagogicznym, dzisiaj już technikum to się nazywa, z moimi dziećmi, tak, przyszły tu do mnie też naprawdę. Bardzo miłe te dzieciaki. I rzeczywiście dziś miałam jakiś taki dziękczynny list, ale nie wiem, gdzie go podziałam nawet. Bardzo dobre dzieci były, tak. No tak, no, biologię uczyłam, nie tych ważnych przedmiotów, aha, matematyki też, tak, tego najstraszniejszego, paskudnego przedmiotu. Nie, nie, dobre dzieci były tu, rogozińskie, tak, no mówię, jak wytrzymałam tyle lat w szkolnictwie, tak, tak, z tymi moimi dzieci odwiedzają mnie. W zeszłym roku właśnie miałam takie spotkanie dawnej klasy mojej, gdzie moja siostrzenica też chodziła, też przez pewien czas, ponieważ siostra mieszkała na wsi, także te dzieci
były tu u nas, chodziła tu i tu schodziła 7 klasę i te moje dzieci ją zaprosiły. Także w zeszłym roku było spotkanie tej mojej klasy, ale to już dorośli, siwi, ja już jestem, a one też siwe, bo to tyle lat już upłynęło. Bardzo miłe spotkanie było, takie rodzinne. Pośpiewali sobie, potańczyli w kółeczkach, takie dziecinne tańce. Aż byłam zaskoczona, że te dzieci potrafią tak się bawić. W dawnym liceum pedagogicznym właśnie tej głównej sali. Także ja jedyna byłam. Aha, bo jeszcze była pani przybyła, długa koleżanka, starsza ode mnie, pewno może 3 lata też, tylko jakoś jej trudno było nawiązać chyba kontakt z tymi dziećmi, bo ja uczyłam paskudnego przedmiotu, matematyki, nie? No i biologii też. No, a ta koleżanka prac ręcznych, także że niewiele zabierała głosu, starsza ode mnie chyba o 2 albo 3 lata. Ale jakoś się źle czuła i powiedziała, już idziemy. I te dzieci potem nas mnie przywiozły i ją zawiozono na końcu miasta mieszka. Ta nauczycielka, mówię, chyba 2 albo 3 lata starsza ode mnie. Ale jeszcze się porusza. Pani Przybułowa taka jest, nie? Tak się nazywa, nie? No. A tak inni to już nie, też nie żyją. Kierownikiem szkoły była pani Pleśniarska, Jadzi Pleśniarski, takie koleżanki, teściowa. Kierownikiem potem był pan Wierbiński Bolesław. No i potem ja już poszłam na emeryturę. Pan Budnik też był. Kto jeszcze? Ach, pani Lewandowska, zacny człowiek. Naprawdę matematyki uczyła. No to, ale też z tych wysiedlonych takich osób. Basia, no, to znaczy ja sama, biologii i matematyki. Jakoś połączyłam te dwa kierunki. W Łodzi brat uczył historii, uczył, a Basia mówiła mi, że uczyłam biologii, uczyła też Basia. Tu u pana Patelki nawet w Rogoźnie uczyła, w Białej Szkole. Przez pewien czas u pani Aty, u Marysi, cioci mieszkałyśmy przez pewien czas. A w Łodzi bardzo wcześnie, po tej kopalni, zarządza miał wypadek, ale przeżył jeszcze. Też i z tego małżeństwa brata urodziły się 2 dziewczynki. Jedna została nauczycielką pod Warszawą, gdzieś tam mieszka, ale już też jest emerytką, już jest, no bo to już był wiek ładny. No tak, także brat po tym wypadku niedługo już jakiś taki, został jakiś ślad na jego życiu, że zmarł bardzo wcześnie. Ale Basia, czyli siostra, jest pochowana w Lubaszu na cmentarzu i brat też we wspólnym grobie. Dla mnie też tam jest miejsce przygotowane. Tak, tam rodzice są, siostra najstarsza Krystyna, druga Janina, no ja jestem 3, potem był w Łodziu Włodzimierz i Barbara, Basia najmłodsza była. Też już nie żyją i też jest w Lubaszu pochowana, mimo że pracowała w szkole w Koninie. Dlaczego nie wyszłam za mąż? No bo pracowałam w szkole, dzieci miałam pod opieką i to mi zupełnie wystarczyło. A poza tym dom też, nasz dom był taki prawdziwie rodzinny, naprawdę bardzo. Jeżeli chodzi o państwa Słodowych, byli naszymi sąsiadami. I chyba pan Słodowy był w wieku naszego taty też chyba. No i tam było 2 dzieci, Adam młodszy, a starsza była Sabina Gizela Zofia, 3 imiona miała, Imka myśmy ją nazywali. Tak, także mieszkali koło nas. Pani Sądowa, no dobra, to szlachcianka prawdopodobnie, Winiecka z domu. Jej ojciec do nas też przychodził, taki elegancki pan, zawsze w kieszeni miał cukierki i nas częstował jako dzieciaki. Tam w saloniku zawsze było spotkanie z panem Winieckim, o tak on się nazywał. Tak, 2 dzieci mieli państwo Słodowi. Adam, młodszy i starsza Inka, ale miała 3 imiona. Sabina, Gizela, Zofia, aż 3 imiona miała Inka. Ciągle naszymi takimi przyjaciółmi byli, bo tak wszystko przez ulicę z nami mieszkali. I razem nawet byliśmy wysiedleni, ale pan Słodowy to był taki spec od pracy w ogrodzie. Ten jego ogród był wprawdzie na takiej górze i on takie stopnie robił i tam, wiem, i szparagi miał, nawet do nas przynosiła pani Słodowa te szparagi, starsza od naszej mamy była.
Także Adaś, no też codziennie prawie był. I tak dziwnie on się zachowywał, chciał pokazać, jaki on sprawny jest. I takie dwie listwy miał, przybite na boku były takie jeszcze nowe listewki, opierał nogi i pokazywał, jak on umie pięknie chodzić. Adaś, nie, taki filozof z niego był. A w czasie, jak już wojna wybuchła w 1939 roku, ponieważ nasz ojciec bez radia nie mógł żyć, przecież w nocy nawet słuchał, więc on w szpiżarni wyciął podłodze dziurę, wkopał, wstawił tam wiadro z ziemią i tam założył antenę, żeby tatuś mógł słuchać radia właśnie. Taki specjusz Adam był wtedy, jako młody chłopak przecież, naprawdę. No i mówię, i on się tak prezentował i to tak, dzieci biegały nawet za nim, jak on na tych szczudłach, takie mówi, takie dwa drągi, miał przybite deseczki i on na tym latał, koło nas mieszkali, więc po sąsiedzku widzieliśmy też Adama, tak. To chyba u pani Szoberowej. Tak, widzę, bo jej zegar właśnie widzę tam na tej szafce. A to jakaś wycieczka, też nie pamiętam. A to jeszcze ze szkoły. Czanko, harcerka, jeszcze w mundurku harcerskim jestem, to taka maluśka. Z naszą panią profesor Oberleitnerowa, matematyczka, paskudna baba, przepraszam, szanuję. Nie, nie. I tu druga, taka pani od francuskiego, ale ja chodziłam na angielski, a to siostrę uczyła. I to harcerki. No chyba to było, wiem, że to w Rosko, o tak. W 47 roku. Czyli jak wróciliśmy 2 lata po powrocie z wysiedlenia. Tak, a tu już takie moje harcerki fajne. Taki malutki. O, Bogdan Osiakowski, lekarz. No, o, tu pani doktor, druga koleżanka, a tu na końcu ja jestem. Ale to w Czankowie, z ogólniaka wtedy. A tu z mamusią naszą. No, wiem, że tak mama tak stanęła. No. A tutaj pani Szoberowa i pani Mroczyk, Ewka. Ale to chyba tu u mnie chyba. Jakieś zebranie musiało być. No, jeszcze wtedy miałam ciemne włosy, a mi się już resztka została. Tak, to już nie wiem, co to tutaj. Ach Boże, to tutaj pewno miałam 3 latka, nie? Czarnków, 1932 rok. To mój braciszek i ja w Czarnkowie. Fajne zdjęcie, nie? W Łodziu już też nie żyje. No, już, no. A to Inka Słodowych. Adama Słodowego siostra nas zaprowadziła do fotografa. No. Też nie żyje, też nauczycielem był w Łodziu. Moja pierwsza praca to była w Sycynie, ale to jeszcze wtedy nie miałam pełnej kwalifikacji. To znaczy byłam po ogólniaku, a ogólniak kończyłam gimnazjum w Czankowie, a liceum w Bydgoszczy. Ciocia na zabaw, to było za drogo, bo nas piątka była do szkoły. Także taka przybrana ciocia, siostrę starszą ode mnie zabrała do Bydgoszczy i ja dużą maturę robiłam w Bydgoszczy. No i potem, nie mając jeszcze pełnej kwalifikacji, zostałam zaangażowana tu do szkoły. To były początki w Sycynie. To była taka wioska, maleńka wioska, blisko Szamotów, prawie 7 kilometrów do Szamotów, a do powiatowych władz miałam 20 kilometrów do Obornik. No i tam 1 rok pracowałam bardzo. Dobra rodzina tych ludzi, dobre rodziny tych mieszkańców tam naprawdę. I tam mnie wizytował pan inspektor, ale taki opiekuńczy bardzo, naprawdę. I razem z nim jechałam wtedy do Obornik i on mi pokazał, gdzie mam iść na dworzec. Wsadził mi prawie, że do pociągu. To była moja pierwsza praca zawodowa, wtedy jeszcze nie mając pełnej kwalifikacji, a już tam pracowałam. No i przyjechałam do domu na Gwiazdkę właśnie i już tam nie wracałam. I potem na następny rok już dostałam pracę tu właśnie w powiecie obornickim, ale już w Rogoźnie. I zamieszkałam, gdzie zamieszkałam, nie u pani Zakrzewskiej, taka tutaj mecenasowa, prawdzie, bo u Klawków to nie było, bo zabrane zostały im całe, bo to był dom po rodzinie Klawków.
Także ksiądz Klawek, jak przyjeżdżał, nawet nie miał gdzie za, bo tu w tym pokoju mieszkały dwie ciocie, siostry księdza Klawka, a tu lokatorzy. To było przymusowe chyba oddanie mieszkania. I tu państwo Domański, profesor Domański tu mieszkał, a tam w tym jednym pokoju mieszkał profesor Hanysz. A tu mieszkała pani Ewka Mroczyk, taka nauczycielka, ale to już później. Także, a ja mieszkałam u Marysi cioci, u pani Dudkiewicz w tym czasie, jak tu dostałam tą pracę. A mówię, tam w tym Sycynie, na tej wsi tylko rok pracowałam też. Nie było gdzie mieszkać, nie było. Herbatę to sobie gotowałam w piecu, w kaflowym, w drzwiczkach tam otwarłam i na tych węgielkach, bo nie było gdzie. Nie było prądu, nie było nic. No ale przeżyłam jakoś. Jeden rok wytrzymałam i potem już dostałam tą pracę w Rogoźnie. Jeżeli chodzi o święta bożonarodzeniowe, były bardzo ubogie. Wróciliśmy z wysiedlenia, bo tam byliśmy 5 lat na wygnaniu, tak zwanym wygnaniu, tak to się nazywało. Niemcy nas wywieźli za Warszawę, 70 km za Warszawą. Wieś nazywała się Płatkownica, bardzo uboga. No mówię, że naprawdę, że ta mama nasza zresztą też przyjechała, żeby tu jeszcze coś przywieźć. Z domu, bo w Czankowie mieszkaliśmy przed wojną. No i pociąg chyba wyszła, chyba Łochu się nazywała ta stacja, wyszła i pociąg uciekł, także nic nie przywiozła i odmroziła sobie jeszcze ręce. I miała amputowane prawe ręki, tak. A te miała sztywne takie. No ale pierwsza ta wojenna wigilia to była razem ze Słodowymi. Państwo Słodowi byli razem z nami, Inka, to znaczy siostra Adama, Adam i państwo Słodowi. No też także pani Słodowa, ponieważ starsza od naszej mamy, ona przygotowywała tą pierwszą wigilię. Ale to mówię, że to było coś strasznego, naprawdę. Ci biedni ludzie, bo to było młode małżeństwo, dziewczynka pewno miała 3 latka, także nie było nawet naczyń, nie mieli, więc na pokrywkach jedliśmy tą wigilię, ugotowaną przez panią, przyrządzoną w ogóle przez panią Słodową, Adama i inny mamy. Spaliśmy na podłodze. No, nasza rodzina z jednej strony, państwo Słodowi i państwo Woltmanowie z drugiej strony. To tą pierwszą zimę właśnie przed gwiazdką. Na razie jest 6-latkiem, mieszka w wielkopolskim Czankowie i idzie na strych do pani Klawek. Przy oknie poluzowała się jakiś tam zawias. Ataś wyjmuje z kieszeni gwóźdź i go naprawia. Dostaje 50 groszy, ach, to czytałam. Imponuje kolejnym budowaniem tekturowych samolotów. W 9 roku życia wymyśla światło stopu do swojego roweru. Z tyłu przyczepia latarkę, wyprowadza kabel i mocuje go do hamulców. Ma zawsze białą koszulę z czystymi mankietami. Dużo czyta. Kiedy kończy 15 lat, wybucha wojna. Jego rodzina trafia do Łochowa. O, tam byliśmy razem właśnie, w Łochowie. 60 kilometrów od Warszawy, tak, w Łochowie. No. Ojciec umieszcza syna w warsztacie fabryki, to nie wiedziałam, maszyn rolniczych, żeby miał praktykę. Rodzina dostaje pokój w gospodarce, tyle że zamurowanymi drzwiami. Adam Słodowy buduje schody, którymi schodzi się przez okno. To pamiętam, że nas zaprosili Słodowi. Pan Słodowy nawet ojcem chrzestnym naszego brata, bo to byli sąsiedzi nasi sprzed wojny. A tu Adaś tyle pisze, to nie wiedziałam. Ince Słodowych robiłam loczki gwoździem, no, ciemne włoski miała, no, takie proste, bardzo sztywne te loki i wiem, że ten gwóźdź kładła do angielki na to drewno, nie czerwony jeszcze, jak już się grzał, prosiła, żebym ja jej loczki zrobiła, ta Inka Słodowych, sztywne takie, twarde te włosy miała. Ja przecież miałam wtedy, ile miałam, 11 lat, a mimo to ona się nie bała, że jej głowę pewno tam poparzę, czy spalę jej te włosy.
Nie, fajna była Imka, naprawdę. Adam tak samo, no, niedawno go, pewno 5 lat temu byłam w Czankowie, spotkałam Adama, on chyba ich dom jeszcze stoi, nasz, nie nasz, został spalony, także tam bloki pobudowane, ale dom Słodowych stoi jeszcze też, nie wiem kto tam mieszka, może oni sprzedali. Inka, nie wiem, była za granicą, miała rodzinę, dzieci miała za granicą. Potem już wyszła za mąż i za granicą były. W Australii chyba te dzieci były. A Adam został w Warszawie, został. Nie, podobno zginął kiedyś, ale już go znaleziono. No tak słyszałam właśnie, że poszukuje się Adama Słodowego. Tak, także widziałam potem w telewizji, że już wystąpi i właśnie z tą jakąś panią dyskusja była prowadzona. A wtedy jak skończyłam 90, no z tym bukietem tu widzę, że przychodzi, ale nie wiem jak on się nazywa. Taki nauczyciel też jest chyba tak. A to na jakieś wycieczce, bo to jest Krysia Witkowska jeszcze widzę, jest też. A tutaj to też jeszcze w liceum, w dawnym liceum pedagogicznym. Tu pan Hinz chyba mi składa gratulacje. No. Także jest trochę tego jeszcze, tak. A tu pani Kuflowa. Też na jakiejś wycieczce widocznie. A tu z Jadzią Pleśniarską też na wycieczce. No lubiłam kiedyś wędrować. Rogoźno postawiło księdzu Klawkowi, to jest na cmentarzu, widzę, że tu księża są też. Postawiło taki obelisk przy grobie księdza Klawka. On tu mieszkał, tu w tym pokoju właśnie mieszkał. I ona przyjechała wtedy i my obie tu odsłaniamy tu. I tu widzę chyba ci księża z jednego i drugiego kościoła są. I chór widzę jest też, widzę. Tak, no. A to już chyba w muzeum też jakieś spotkanie było, chyba byłam zaproszona i tu jeszcze kuzyn żyjący, już dzisiaj go nie ma. Już nie żyje, a to chyba, to u mnie chyba było, tak, bo widzę, że moja szała, dwie kuzynki, trzy kuzynki, wszystkie trzy kuzynki. A tu gdzieś na jakiejś wycieczce, nie mam napisane, jest napisane, Wzgórze Zamkowe. Niewnice, widocznie wtedy jak byłam na wycieczce z nimi. I tu widocznie to samo jest też, nie, tu nie ma. Z panią Jaroszową, już też nie żyjąca. Ojej, a tu ogólniak nasz, Czankowski ogólniak. O, ja jeszcze harcerka, w mundurku harcerskim jestem. Nasza pani profesor od biologii, tu w lesie, w Czankowie. A to od pierwszej komunii świętej też się ruszyło. Też, pierwszej komunii świętej, nawet nie wiedziałam, że tu mam też taką... Naprzeciw nas mieszkali grupińscy, tak. A to moja siostra, ale to u pani Aty chyba, u cioci Aty Marychna. Basia tu jest, moja siostra i ja, u cioci Aty w ogrodzie. A i tak pomieszane te zdjęcia. A tu na gimnastyce z profesorem Marczyńskim też. Co rano, bo w internacie mieszkaliśmy. Także co rano gimnastyka była i pan profesor prowadzał nas zawsze do parku, bo bliziutko ogólniak był blisko Czankowie. Tak. A tu widocznie mój zastęp harcerski. Tak, harcerki, same harcereczki takie. A tu kiedyś odwiedzałyśmy taką starszą panią w Budzyniu chyba. Jak się do Wągrowca jedzie, jest Budzyń chyba, tak? No to tam, ona już też nie żyje, pani Szobrowa nie żyje, pani Lewandowska nie żyje też, a tu jest pan Hinz, o. I wtedy myśmy, to pani skończyła 90 lat i ja byłam w tej delegacji, to tutaj też jest pani Lewandowska, no nie żyje, pani Szobrowa nie żyje. Pani Mroczyk tu mieszkała, ta nauczycielka, a przed tym ksiądz Klawek, bo oni byli właścicielami, rodzina Klawków była właścicielami tej chałupy. Ignacy Klawek to jest ojciec księdza Klawka. Był tu nauczycielem w tej czerwonej szkole. No i tak, jego córka to była moja matka chrzestna, Stefania Klawek też właśnie. I córka tej mojej chrzestnej została też nauczycielką, ale już też jest emerytką dzisiaj. No jej mama bardzo, moja chrzestna bardzo wcześnie zmarła i wychowywał ją, no nie tylko ksiądz Klawek, ale ta cała rodzina, dwie ciotki takie staruszki tu były, tu mieszkały. No to by... Ten dom został, no niestety, przejęty przez gminę, no i tu mieszkali obci ludzie, tu mówię, profesor
Domański tu mieszkał, tak? I to jeszcze taka woźna z Ogólniaka, pani, ja zapomniałam, jak ona się nazywa. No, a na dole lokatorzy też byli. W każdym razie ja przyszłam do Rogoźna, to mieszkałam u pani Dudkiewicz, mieszkałam, bo tu było wszystko pozajmowane, nie było gdzie mieszkać. Także 10 lat u pani Dudkiewicz mieszkałam. No, jeżeli chodzi o księdza Klawka, to pierwszy kuzyn naszego ojca, no też się nazywał Klawek, nie? No, także naprawdę, bardzo opiekuńczy, bardzo się cieszy, że my tu z moją siostrą Barbarą dostaliśmy się do pracy, do Rogoźna. Ale też on miał tylko jeden pokoik, a tu wszędzie byli lokatorzy. Także on idąc z kościoła, no bo przecież codziennie chodził do dużego kościoła najczęściej, bo mieszkał w Krakowie w zasadzie. Tam jego cały ten okres pracy, bo na uniwersytecie był chyba wykładowcą, mimo że był księdzem, ale chyba pedagogiczne sprawy też nie tylko poruszał, ale dydaktyczne i polityczne i wszystkie łączne zagadnienia. No, w tym Rogoźnie tu mieszkam 50 lat chyba, dosyć długo, tak? Co mnie denerwuje? No, zachłanność chyba ludzi. Ludzie dążą, nie wiem, do jakichś osiągnięcia, jakichś wielkich sukcesów czy bogactwa. To chyba jest jakieś niepotrzebne w życiu człowieka, by tak przecież nie zabiorą tego na drugą strony życia swojego, drugą stronę świata, naprawdę. To jest coś okropnego, powinni sobie wzajemnie pomóc. Kto potrzebuje pomocy, czy słownej jakiejś, czy nawet finansowej, to jest ważne chyba dla ludzi. Zresztą tak nas wychowano w domu. Tym bardziej, że w czasie okupacji Niemcy nas wyrzucili z Czankowa i bez żadnych środków do życia. Przeżyliśmy te 5 lat dzięki pomocy ludzi, naprawdę. Tak jak zaczęłam na początku, mówiłam, że ci tamtejsi ludzie, biedni ludzie, jak szliśmy ze szkoły, to 3 kilometry chodziłam do Sadownego do szkoły, to wołali, chodźcie, chodźcie, już zupa czeka na was. No to postawiła kobieta jedną miskę, dała nam łyżki i wszyscy w czwórkę jedliśmy z tej miski. I tak ludzie sobie wzajemnie pomagali, naprawdę nie było tej zawiści żadnej takiej. Może dlatego, że to była wojna. Jeżeli chodzi o przyjemności czy radość z przeżytego życia, to właśnie spotkania z dawnymi moimi uczennicami, z dawnymi moimi dziećmi, wychowankami. To jest bardzo sympatyczne, miłe, te wspomnienia takie. Odżywa wtedy młodość chyba i radość z tego, że człowiek coś dla tych ludzi zrobił. Tak myślę, nie wiem, może się mylę, nie wiem, ale takie jest moje odczucie. Nie wiem, oczywiście. Nic nie stoi w miejscu. Stefania Klawek.